Tort uroczyście rozkrojony. Sezon artystyczny w Teatrze Nowym Zabrzu oficjalnie możemy uznać więc za otwarty. Choć zabrzeńscy aktorzy intensywnie pracują już od kilku tygodni. Zaczęliśmy go 23 sierpnia, po raz pierwszy wyjeżdżając z naszym Jasiem albo Polish Dog do Dębicy w ramach programu Teatr Polska. Od tamtej pory zdążyliśmy już zaliczyć pierwszą dużą trasę, która obejmowała Stalową Wolę i trzy miasta województwa świętokrzyskiego. No i kolejne wyjazdy z Jasiem, bo łącznie mamy tych wyjazdów aż 12. Wspaniałe przyjęcie. Bardzo ładnie nam się udało wystąpić. Zostaliśmy zaproszeni na przyszły rok, z czego wierzę, że skorzystamy. Ponieważ zostaliśmy tak miło przyjęci, a Gruzini również mają zamiar do nas przyjechać, więc już cieszymy się na to spotkanie. Pierwszy spektakl w nowym sezonie widzowie zobaczyli już 11 września. Aktorzy przygotowują się także do premiery sztuki Zaręczyny. Mamy tutaj artystyczny duet, który kiedyś przyniósł nam duży sukces. Mówię tutaj o autorze tekstu, czyli Wojtku Tomczyku i o reżyserze Marcinie Sławińskim. Przed laty słynny Wampir, nasz spektakl nagradzany na wielu festiwalach, zauważony bardzo mocno w Polsce, a w tej chwili Zaręczyny. To jest najnowszy tekst Wojtka Tomczyka. Świetny, naszym zdaniem świetny tekst, który rozmawia bardzo z rzeczywistością, mówi o tym, co się dzieje, w sposób szalenie wyważony, mądry, trochę prowokujący jednak. W nowym sezonie artystycznym szeregi Rady Programowej zasiliła była przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Anna Solecka-Bacia. Współpraca z teatrem to jest moje oczko w głowie. Gdy pracowałam w Komisji Kultury, bo to dwie kadencje, zawsze to było ważne. Mam takie doświadczenia jeszcze z pracy nauczycielskiej i pamiętam, jak z dziećmi tak 10-11-letnimi robiłam proste spektakle i jak one ogromnie to przeżywały i jak otwierały się na świat. I myślę, że to doświadczenie otwierania się na świat w każdym z nas, tym dziecku wewnętrznym naszym, zostaje. Nowości czekają nas także na cenionym w całej Polsce Festiwalu Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona. Jedna jest taka, że będziemy mieli akcenty międzynarodowe. Nasz festiwal, jeżeli chodzi o konkurs, w dalszym ciągu pozostanie ogólnopolski. Taka jest jego formuła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pośród imprez towarzyszących znajdą się trzy nawet spektakle w wykonaniu teatrów zagranicznych. Nowość będzie jeszcze jedna w trakcie festiwalu, mianowicie w gronie jurorów będziemy mieli panią. Będzie pani Joanna Szczepkowska. Najnowszy spektakl Zaręczyny na deskach teatru będzie można zobaczyć już 26 września podczas metropolitalnej Nocy Teatrów.